Dzisiaj zaprezentujemy wam film pod tytułem Bezpieczeństwo na drodze. Pierwszym punktem, który wam zaprezentujemy, będzie jak zachować bezpieczeństwo na drodze, gdy nie ma pasów dla pieszych. Tutaj pojawi się pytanie, lecz odpowiedź na nie jest prosta. Wystarczy zajrzeć się w prawo i lewo, a gdy nic nie jedzie, przejść przez jezdnię. Drugim punktem, jaki Wam przedstawimy, będzie jakie elementy bezpieczeństwa przydadzą nam się na drodze. Na drodze przyda nam się kamizelka. Odblaski, lampka oraz jasne ubrania. Na spacery oraz na przejaźdźki warto ubierać jasne ubrania, tak aby kierowcy bardziej nas widzieli. Trzecim punktem, jaki Wam zaprezentujemy, będą kamizelki, odblaski i prawidłowa strona najezdni. Podczas gdy idziemy, idziemy oczywiście lewą stroną, a podczas gdy jedziemy, jedziemy prawą stroną. Nieważne, czy jedziemy rowerem, hulajnogą, brolkami i tymi typu pojazdami. Tutaj Wam pokażemy, jak to wygląda. Jak zauważyliście, na zobrazowanej przez nas sytuacji osoba, która jedzie, ma zachowane elementy bezpieczeństwa. Ma ubrany kask oraz ochraniacze. Ma też również lampkę przy rowerze oraz kamizelkę odblaskową. Dziękujemy za uwagę i z naszej strony to wszystko